Patrzcie, co dzisiaj spotkałem. BRDM-2. Tutaj niedaleko Grodziska Mazowieckiego to spotkałem. Jest to radziecki pojazd opancerzony, rozpoznawczo-patrolowy. Produkowany w latach 63-89, a wcześniej, jeszcze w 62 roku, został zaprojektowany w fabryce GAZ. Tam, gdzie ciężarówki GAZa produkowali. Między innymi na wyposażeniu polskiego wojska i wielu innych wojsk krajów tutaj bloku wschodniego, można powiedzieć, w malowaniu tutaj takim moro, ale to chyba ktoś sobie tak pomalował, bo nie sądzę, że wojsko miało go w takim malowaniu, bo to ni to woodland, ni to jakaś pustynna burza. Z tyłu wielkie opony, takie same jak i tutaj. No, zdaje się, że takimi to też Ruscy na Ukrainie teraz jeżdżą chyba. Jak widać, gniotca nie łamiotca, nawet mimo tylu lat. Nadal pracują na służbie. Oczywiście wiadomo, nie popieramy wojny i tak dalej, ale jako sprzęt wojskowy, jak widać, nadal jest to pracujące i nie łamiotca se. Gniotca nie łamiotca se. Gniotca nie łamiotca. Tak samo jak i czołg T-34.